Okej, więc hej, cześć, witajcie. W następnym odcinku, czwartym, zaczynamy ostro, bo zaczynamy walką z utopcami. Spróbujemy ich wziąć z zaskoczenia. Igni! Igni! Nie płotka, tylko Igni. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze ciebie dociachnę. Ty się naładuj, albo nie. Jak ja cię ciachnę zaraz, to nic z ciebie nie zostanie. Odskok! 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 Jest! A go rozpołowiłem! O, jeszcze tak... Wypier, dalej! Dobra. Idziemy pod Juna Winderwelt. A już jest tutaj, tuż, ciut, ciut. O, tam jeszcze mamy następne. Ja się czuję pewny. Ja sobie zjem coś. I ja się czuję pewnie. Ja idę ich zamordować ostro. Idę ich się wciąć w nich jak masełko. Ach, naprawdę. Powoli czuję, o co chodzi. Co i jak. Gdzie i po co. I lecimy. Jeszcze zapiszemy grę. Ale biegniecie. Igni! Nie? Czemu to źle załapało? Dobra. Oj, dobra, zwiewamy, dobra, giniemy. O ja. To wszystko przez to, że Igni nie zadziałało. Jakby zadziałało Igni, to bym mi spłonął ich po prostu, jak zapałkę. Dobra, to jednak nie atakuję utopców. Idziemy do Duna. Igni! Dobra, spłonął. No kurde, ale więc za dużo jest tych utopców. Za dużo, Marian! Marian, za dużo utopców! Za dużo utopców, ja sobie nie dam, ja sobie nie dam! Każę dmuchać! Marian, uciekaj! Zjedz coś! O. Dobra, udało nam się uciec. Ta gra jest ciężka. Na tych urządzeniach ta gra jest ciężka. Bez tego miecza byłoby trochę prościej. Ja czym prędzej muszę sobie znaleźć odpowiedni miecz, taki wyważony. Niczym Wiedźmin. Ale na razie jest Lipton, Dobra, idziemy do Duna. A, się spociłem już teraz w tych walkach, nie? Nawet gra jest nieresponsywna od tego wszystkiego. Chyba już nie lubi zapachu mojego potu. No biegnij, Waćpan, co się pan zatrzymujesz? No dobra. Zaczynamy chyba jeden z najtrudniejszych kwestiorów, jakie są. Znaczy, one są, ten jest długi kwestior po prostu, z tego co pamiętam. Okej, więc podbijamy do Duna. Duna Widenwalta. Mamy trochę mało życia. Ktoś tam opłakuje kogoś. Często rozmawiasz ze swoim psem. Czasami sobie gadam z psem. Ostatnio były takie reklamy nawet, gdzie pies gada cały czas, więc... Pies Bastiena. Bastien bił się z czarnymi. Dobrze. To tak średnio mi obchodzi. Czy byłeś na pobojowisku? To jest ważne. Rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Może trupów i trupojadów. Aha, dużo trupojadów. No, czyli pewnie robota dla Wiedźmina. No to hello, dzień dobry, tutaj jestem. Z chęcią się pobiję. Słuchaj, no. Tak, pomogę ci. Zawsze chętnie. Tylko dawaj pieniążki. Ja chcę pieniążki za to. Dużo pieniążków. Parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata, żeby... Są małe, ale dajesz. Dajemy. Dobra, idziemy do pobojowiska. Po drodze może się z kimś pobijemy. Prześpimy się też. Bo nie jestem masochistą. I naprawdę... Chcę przeżyć, bo gra się robi coraz trudniejsza, nie oszukujmy się. Naprawdę jest ciężko. Nie ma co oszukiwać. Spróbujmy powalczyć z tymi dwoma trupojadami tam. Czy więcej ich jest, nie wiem już sam. Dzień dobry! Nie wiem czemu rzucił się Irden, ale biegacie w kółeczko. Jak mnie się to podoba. Igni! No i bardzo ładnie. Zapraszam. Zapraszam do tańca. Ciach! Ciach! Taniec krwi! I po zabawie. I wszyscy zginęli. Dobra, idziemy pod pobojowisko. Płotka! Siadamy na płotkę. Robimy Gangnam Style. Tam kij ze skarbem,
Ja nie gram dla kosztowności. I biegniemy. Wiedźmin i jego kompan płoteczka, który wpadnie do wody, a nie umie pływać. Hehe, mimo że jest płotką. Powinna się czuć jak płotka w wodzie. Kompan płotka i wiedźminek. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. A, się zmęczyłem. Już. Dobra, tu jest leże. Zaatakujemy to leże później. Może pod koniec tego odcineczka, albo w następnym. I dotarliśmy na pobojowisko. Dzień dobry. Siadamy z Kunia. I spotykamy się z Dunem. Tu jest Dune. Dzień dobry, Dune. Co masz dla nas ciekawego? Musi gdzieś tu być. Ja nawet wiem gdzie. Pamiętam, że się mega dużo męczyłem, jak pierwszy raz to grałem. W tą misję. Każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek. No, namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, ale zaraz Wiedźmin powie tak celną uwagę, że... Zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze. No właśnie. Niestety, świat Wiedźmina jest brutalny i prawdziwy, no. Czasami po prostu porzuca się tarcze i udaje się czasami nawet przeciwnika. Tak to niestety wygląda w świecie Sapkowskiego. Dobra, lecimy na Szczecin, a właściwie na pobojowisko. Ponieważ strasznie długo tego szukałem ostatnio, tak mam nadzieję, że teraz pójdzie szybciej. Oj, nie ten przycisk, aż coś mi rozpoznało, że coś mówię. Dobra, zabijemy wpierw tamtych dwóch różnych zwierzaków. Czemu mi... O. Igni! Dobra, dobry gul nie jest zły, szczególnie jak jest podsmażony. Teraz ciach, ciach! Ciach! Ale taniec! Ja zaraz zginę, jak nie odskoczę. Ciach! Dobra. Zjemy coś, znaczy wypijemy butelkę wody, zjemy udko kurczaczka i szukamy. Szukamy z tarczą. Tarczą lub na tarczy. A ja wiem, ja teraz sobie przypomniałem, jak to się skończyło. Syn sąsiadów, no cóż, bywa, zdarza się, czasami synowie umierają. Z tego co pamiętam, musimy iść w tą stronę. To ten? Nie, niepodobny. Niepodobny. To szukamy dalej, może się w końcu któryś znajdzie z tarczą podobną. Pamiętam, że strasznie długo tego szukałem wtedy. Czujesz pana? Chcę odkręcić analog. Zauważyłem, że jest tak świetnie zaprogramowany, że jak się zakręci w jedną stronę za bardzo, to już się nie odkręca. Nie wiem dlaczego tak. Znaczy jest prostsze programowanie, ale wtedy analog mi trochę znosi na prawo. I co, mogę to zbadać? Halo? To ten? Nie, syn sąsiadu. No znowu syn sąsiadu? No i co, kuza? Czujesz pana? Ile tych synów? Dobra, szukamy dalej. Tu jest jeszcze jakaś tarcza. Świeci się. Czemu nie mogę do niej podejść? Halo, halo. Halo, halo. To jest tarcza z białym kwiatkiem. Ja chcę do niej dojść. No dobra, mniejsza. Będziemy szukać dalej czerwonych tarcz. Ale tu było pogorzelisko, a się powybijali. Aż się nieprzyjemnie patrzy na to wszystko. Mógłbym ich wszystkich poobkradać, ale aż mi smutno się robi. Jak na to patrzę. No cholera, błądzę znowuż w kółeczko, no. Znajdź mnie tą tarczę. No, on chyba coś tam znalazł, tak? Czy nie? Dobra, Dune, co robimy? To chyba nie jest dobry moment na pogaduchy. No nie jest dobry moment na pogaduchy, ale ja wiem jak to się kończy, nie pamiętam jak to się triggeruje, no. Znajdzie mi tego czerwonego...
Uła, ale miał rozwalone kwiaty, kwiaty, flaki, konik. Flaki, konik. Dobra. Daj, bo już mnie nóżki bolą. Ja już dzisiaj koniec tego Wiedźmina na dzisiaj. Ogólnie będę robił tak, że piąta część zawsze... O, jest, widzę tarczę. Dzieje się później niż reszta. W sensie cztery nagrywam z biegu, a piątą... Piątą nagrywam dopiero później. I to chodzi o to, żeby piątą, w piątej poprawić wszystkie błędy z poprzednich czterech. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Może to przez ogień. No, chyba znaleźliśmy Bastiana, bo się spalił. A może nie. Piesek wącha. O! Piesek zwęszył. No to biegnijmy za pieskiem. Huzar. Bardzo fajne imię dla pieska. Jakbym miał pieska, a nie za bardzo lubię pieski, szczerze, to to czemu by nie? No gdzie ten piesek się podział? Lecimy do małej chatki, a tu kto? A tu Bastien. I to żywy. Tu mamy pokazane piękną, naprawdę piękną metaforę o tym, że... że tak naprawdę żołnierze sami w sobie to są ci, to są zwykli ludzie. Po prostu dostają rozkazy i muszą je wykonywać, ale... Ale właśnie widzimy nilfgaardzkiego żołnierza i żołnierza temerskiego śmiejących się wspólnie z żartów. To jest bardzo piękne, mi się to podoba. Pokazuje, że wojna tak naprawdę nie ma sensu. Bastien, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. No i tutaj mamy sytuację, kiedy tak naprawdę przeciwnicy ratują sobie życie. Naprawdę super to jest. W sensie propsy dla Wiedźmina. Zagraliśmy bardzo krótki let's play w porównaniu do innych, na pewno. Taki bardzo pięcioodcinkowy, jeszcze tylko trochę i koniec. A już zobaczyliśmy wiele fajnych wzorców, naprawdę bardzo fajnych, ciekawych, przyjemnych wzorców. Więc to jest po prostu, zasługuje jakby to pomnożyć razy tyle, ile gra trwa, czyli razy 100 godzin, tak wiecie. Nie wiem, jaki tu mnożnik można by wyznaczyć, to gra jest taka, 100 na 10. Sam tu zginie, a do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Czego się tak usyfiłem łapkę? No nieważne. No, gdyby nie Czarny, Bastien by już nie żył. Naprawdę, zróbmy coś dla niego chociaż. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dziki. No właśnie, no właśnie. Bądźmy mili dla wrogów. Mili dla przyjaciół, a jeszcze milsi dla wrogów. To procentuje w przyszłości. Ale niech będzie. Zabiorę jego. No i super. I wszyscy weseli. I nagroda. Niech bogowie cię mają w opiece. Okej, questik zakończony. Możemy zrobić jeszcze jeden questik. I wtedy kończymy. I ostatni odcinek to będzie gryf i coś jeszcze może. Także teraz oczywiście płotka. To nie była płotka. Płotka! O. Siadamy na płotkę i jedziemy po ostatni questik poboczny, który mamy tutaj na liście, czyli walka z upiorem na levelu 9. Może być grubo! Okej, jedziemy. Jedziemy na koniku. Iha! Wierzę koniku, że dasz radę. A, tylko jedziemy w zupełnie drugą stronę, ale to zaraz się poprawimy. O, coś mi się wbiło w duszkę. Jedziemy. A, żeśmy się zafaflunili teraz. Tak, teraz tam muszę jechać. O nie, koniku! Koniku! A! Co tu się dzieje? O Boże! O Boże, co tu się... No już, płotka, spokojnie. To było straszne, traumatyczne przeżycie, ja wiem. Damy radę. Jechałaś na tyłku. I to sporą część trasy w dół. Dobra. Ale teraz już... Nie no, tu też nie, no to Boże, gdzie jest ten wjazd? Teraz jak już zjechałem z górki, to może być ciężko. Dojedziemy do głównej drogi. Okej. Okay. Przejedziemy koło przeciwników i jedziemy rozprawić się z upiorem. Koniki! Upiór na levelu 9. Ja go pokonałem ostatnio na pierwszym.
To co, teraz nie dam rady? Pewnie, że dam. Przejdziemy tu przez młyn. Koniku! Zablokowałeś się chyba trochę. Hop. Hop. Dobra. Chyba wróciliśmy na prawdziwy, porządny, dobry szlak. I jedziemy. O, i oto jest, będzie i upiór. Cmentarz przy Białym Sadzie. Czy damy radę? Zobaczymy. Zapiszemy grę. Huh. I lecimy. Magia. Magia. Ignij. Na dobry początek. O, ładnie. Ciachen, ciachen. Ciachen, ciachen. Gdzie jesteś, upiorze? No ej, nie znikaj. Umawialiśmy się na fajta. Porządnego fajta. No przecież chyba już go nie pokonałem, co? Czego pokonałem? Bo się zgubiłem. To było takie proste? Nie, nie może być. Zaczerpniemy igni. Nie no, mi się wydaje, że on jeszcze miał trochę życia. Przecież on był na levelu 7. No już bez przesady. Zejdziemy na dół, po w takim razie powalczyć jeszcze. Tu mamy konika, nic nas nie goni. Chyba ją pokonaliśmy. A, dobra, tu jesteś. No to spoko. To mi się podoba. Ale mnie dorwała. Dobra, udało mi się pokonać upiora. I w taki sposób kończymy czwarty odcinek. Zobaczymy, co tam ma. Dziękuję wam bardzo serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, jak wam się podoba, jak wam się nie podoba, to nie róbcie tego. I widzimy się w piątym odcinku, który nakręcę za parę dni. Odpocznę trochę, poprawię co trzeba, zobaczę jakie były długości tych odcinków. I wszystko dla was, żeby było jak najlepiej, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!